Siemeczko, jestem PPJM Games. Witam, że Moldia Simulator, czyli w symulatorze budowania. Mamy symulatorze na kanale. Więc bez pewnego przedłużania pokazuję, co mniej więcej to jest. Jeśli wchodzimy w grę, to widzicie, mamy kontynuuj tryb gry, wczytaj opcje autorzy. Oczywiście wybieramy tryb gry, mamy kontakty, tryb swobodny, architektury wnętrz, samouczek, plener i tak dalej. Bierzemy kontakty, wybuduj działka w górach. Klient to mała firma sprzątająca, która chce postawić niewielki składzik na swoim terenie. Mieli już wszystko uzgodnione z innymi przedsiębiorstwem budowlanym. Jednak po podpisaniu umowy i wpłaceniu zaliczki wykonawcy ulotnili się z pieniędzmi. Po tym wszystkim zleceniodawca zraził się do firm budowlanych i szuka jedynie kogoś, kto postawi fundamenty budynku. Jak twierdzą, resztą zajmą się sami. Dobrze, bierzemy, robimy to. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo ja już chciałem teraz nagrać ten odcinek wcześniej. Mam nadzieję, że mi się nie zbuguje. Czyli tak jak mówiłem, oszukali, kasę wzięli i nic więcej. Ale powiedzaj mi, jak to wygląda w ogóle. Ładny krajobraz, kurwa. Ładny. Dobra, jak widzicie, musimy wykopać fundamenty. Jak widzicie, mamy w scrollu takie coś jak właśnie wybieranie narzędzi, czyli mamy agregat tynkarski, skanę, mamy barek malarski, wzornik podłogi, łata tynkarska, młot, wiadro z wodą, podest, taczkę, tam mamy rękę, łopatę, pacę, wytarkę, wkrętarkę i kielnię. My teraz potrzebujemy łopaty. Zobaczcie, jak to idzie, jak nie muszę teraz. Trochę się wyspieciłem, bo grałem przed chwilą, bo próbowałem co nagrać. Zajarzyłem, że można sobie to trzymać. Można sobie iść z tym bez żadnych problemów. Wiadomo, w życiu realnym tak by nie poszło za łatwo. Więc nie jest... wiecie, to powiedzmy w cudzysłowie prawdziwe. A dobra. Gdzie możemy znaleźć jakieś sprawy, czyli klikamy sobie tab, kupujemy szalunki. I co mamy w sklepie? Mamy szalunki, mamy zbrojenia na fundamenty, na ściany nośne mamy pustaki, nadproże, stop betonowy, płyta izolacyjna, wylewka betonowa, zbrojenie siatką, izolacja podłogi, ściany działowe, profil, płyta gipsowo-kartonowa, wełna skalna, bloczek betonowy, izolacja, drzwi i okna, mamy drzwi wejściowe, okna, ścieżki, czyli mamy kostkę brukową, fajnie, mamy schody, drewniane jedne na razie, mamy dach, mamy belki drewniane, dachówki i mamy schemat dachu kopertowego. Co też nie jest taką złą rzeczą. A tak, mam się wziąć szalunki. Ja już grałem tu, że mniej więcej ile mam wziąć. Od razu może tak samo wziąć... czekajcie, ile to miało być, tak? Tyle samo chyba muszę kupić. Właśnie zbrojenia i szalunków. Dobra, więc lecimy. Bardzo szybko to idzie, intuicyjne w sumie jest. Więc zajebiście, bo to ma naprawdę fajnie się zapowiada ta greka. Zobaczymy, jak wam się to spodoba. Za mało jednak. Myślałem, że troszeczkę będzie dobrze, ale jednak chyba nie. Dobra. Jednak nie.
Co mi się zdawało, że było mniej? Ma gdzieś omyliłem. Ma nie wyskoczyło mi. Tak, lecimy, lecimy, lecimy. Patrzymy, gdzie tu. Nie strzeli dzingapy po prostu. A mi się to nie zbugowało. Pod chwilą, jak wspomniałem, chciałem to nagrać. No i zbugowało mi się. To nie było fajną rzeczą. Przez to, że nagrałem już dość długi odcinek. No i podejrzewam, że ten odcinek nie będzie zbyt długi w porównaniu do tamtego. No, ale co zrobić? Czekajcie, mam wszystko porobione tak jak trzeba. Wiecie, żeby tu dymów nie było. Beton i zapewne możesz wykonywać betoniarstwo wyczęśnie lub trybem automatycznie. Beton jest używany do budowy fundamentu, a może jednak ktoś tam. Beton, fundamenty. No dobra. Mamy tak. Uruchom betoniarkę, stwórz beton. No i teraz mamy tak. No i już to się kurwa zaczyna robić nieciekawie, bo wiem, że żwir potrzebny jest. A nie wiem czemu ja nie mogę zdjąć żwiru sobie. Powinienem wziąć żwir. Betoniarka jest pełna materiału, widzicie? Ja nie mogę tego wcale nic zrobić. A jeśli będę mógł wziąć zrobić, to nie będę mógł w ogóle zrobić betonu. I pewnie to samo mi się zrobi w poprzednim nagraniu, więc będzie lipa. Więc kurwa nie cieszę się zbytnio. Bo taka coś będzie, to mam coś buga. I to jest oryginalna gierka, bo to jest kupiona na Steamie. Więc nie wiem, co tu się może odwalić. Właśnie. Dobra, no tu już mamy interakcję teraz. Tak, wybierz to. Raz. No i tak, mamy teraz wodę. A to mi się nie podoba, bo teraz powinno być łopata. A widzicie? Nie mogę wcale zrobić żwiru. Jeśli nie zrobię żwiru, nie będę mógł zrobić pewnie, nie będę mógł zrobić betonu. Tylko będzie cement, nie będzie zbrojenia, nie będzie nic. To będzie cement sam, więc nie wiem o chuj chodzi, za przeproszeniem, bo patrzcie, bo wezmę sobie teraz tak. Pycę, pust, kurwa, czekajcie, bo teraz się tak pojebało taczkami, z taczkami, popatrzcie, tak, ja sobie postawię, tak, mierzymy interakcję, jak się leje, mamy 100%, tak, jak widzieliście, i zobaczymy teraz, czy to się w końcu naprawiło, czy tylko mi się tak zrypało. O, czyli nie. Widzicie? To niby zrobiłem, a jednak nie mogę zrobić wcale wylewki betonowej. Ciekawe, czy mógłbym zrobić. To mnie zastanawia, ale nie wiem. Tutaj nie mogę nic zrobić takiego. Więc ja jeszcze będę mieć żwir. Nie wiem czemu nie mogę zrobić żwiru. A kurwa. O fuck. Kurwa, nie zwróciłem uwagi. Ja jebę. No to spoko, no to już oglądałem, chociaż to. Chociaż ja jestem trochę statny u pieniędzy, ale chuj tam. Teraz. Wiecie, no i spojrzałem na betoniarki. Nie pomyślałbym, że betoniarce tutaj można sobie przedstawić właśnie takie coś. Teraz. 2, 3, 4,
5. Dobra, no i teraz muszę wziąć rękę, muszę wziąć sobie cement. Raz. Widzicie, no tak człowiek kuźwa nie daje, żeby to można przestawić sobie na... Chyba tam, że gdzieś ten cement wyjebać. Przecież muszę wziąć beton. No ale chociaż lepiej późno jak wcale. Choć i tak szybko miałem, zajarzyłem. Teraz bynajmniej już. Czyli tak, po prostu na betoniace, o dziwo, choć w życiu realnym tego nie ma, trzeba przestawić sobie na beton, po prostu na beton trzeba przestawić. Właśnie nawet pełno będzie. Tak. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda sytuacja z tym zalewaniem. No, takie coś to ja, to ja szanuję i to idzie teraz. Cześć, to zobaczyłem, Monkola sobie dzisiaj włączyłem, do tego kurna, żebym ja wiedział, czy ja to w ogóle dobrze robię, bo to wiecie, nie gra, czy ja nie jestem typem osoby, która gra nie wiadomo jak długo w takie greki, znaczy, wiecie. Po premierze czy coś. Moja, bo to dopiero teraz kupiona była na premierę, a i tak nie było szans jej wcześniej odpalić. Mam nadzieję, że na poniedziałek będziecie to mieli. Czy na niedzielę, ale raczej na niedzielę już nie zdążę tego zrobić, bo niestety. No i zajebiście, o to chodziło. Congratulations! No i co, teraz mam menu. Aha! No to można teraz w taki sposób robić. Tu jakoś tak dużo tego... Nie ma takich tutaj rzeczy. Dobra, no to może ja pierwszy taki odcinek krótszy, więc może jeszcze go dzisiaj w niedzielę oddam, no chociaż była ta godzina, mam nadzieję, że mi się uda. Więc jeśli taki odcinek wam się spodobał, zaczepkę w górę, to będę wiedział, czy takie zainteresowanie tą grą będzie, będę zadowolony. Więc dzięki za oglądanie i trzymajcie się na następnego odcinka, cześć.